wielu z was na pewno zastanawia się, o co chodzi Włochom po premierze Dying Light 2. W dzisiejszym filmie postaram się przedstawić owe informacje na ten temat oraz powód wkurzenia graczy z Europy Południowej. Witajcie, ja jestem Mikrus, a to jest Co Piszczy w Świecie. Niecałe 2 tygodnie temu miała premierę nowa gra Techlandu, czyli druga odsłona Dying Light. Sama gra przyjęła się bardzo dobrze, biorąc pod uwagę oceny oczywiście na gryonline.pl, gdzie sama gra uzyskała notę około 8 punktów na 10. I można śmiało stwierdzić, że jest to jedna, jak nie jest to top 3 najgorętszych gier roku 2022, lecz oczywiście nie zapomnijmy, że mamy dopiero luty, więc w tym roku może się jeszcze wszystko wydarzyć i inne gry mogą przebić takiego Dying Lighta. Jednakże nie na każdej stronie owa gra uzyskała dobre noty, bowiem na stronie o nazwie Metacritic pojawiły się negatywne opinie. I tych negatywnych opinii było dużo. Osobiście nota samej gry wynosiła około nawet niecałe 6 punktów na 10. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że Włosi ostro się wkurzyli na Techland, ponieważ nie było ani napisów, ani dubbingu w języku włoskim. No i w tym przypadku ukochani Włosi postanowili zrobić review bombing oraz domagać się usunięcia polskiego języka. Czytałem kilka wpisów tych użytkowników, tych graczy i one nie są przychylne, one są po prostu straszne. Brak języka włoskiego i włączenie wszystkich innych języków do gry jest ciężką obrazą dla włoskiej kultury i ludzi. Dying Light 1 miało pełną włoską lokalizację, podczas gry Dying Light 2 ma tylko włoskie napisy i jest pełne błędów oraz złego tłumaczenia. Gra jest nudna, ma powtarzające się zadania poboczne, brzydkie tekstury, nieimponujące zombie oraz broń i działa wolno z moim RTX 3080 Ti, nawet przy minimalnym ray tracingu. Usuńcie z gry polskie głosy, którymi nie mówi nikt poza waszym głupim i nudnym krajem. Zamiast tego dodajcie dźwięk we włoskim języku, który jest najpiękniejszym językiem na świecie. Dupki. Przypomnijmy sytuację z zeszłego roku, kiedy to my Polacy nie doczekaliśmy się jakiejkolwiek polszczyzny w najnowszym Resident Evil. Różnicą jest to, że mimo że nie każdy gracz z naszego kraju był zadowolony z tego, że nie ma języka polskiego, to i tak gra miała bardzo dobre noty. A Włosi stwierdzili, że skoro są kraje wysoko rozwinięte, to są lepsi od Polaków, bo jednak gra, o której dziś mówimy, to polska produkcja. I domagali się usunięcia ojczystego języka samych producentów gry. Wiadomo również, że Dying Light 2 zostało przetłumaczone na aż 17 języków, więc przyczyny dokładnej nie znamy, ale albo Techland nie miał czasu, by dać język włoski, albo gra by mogła być przez to przeciążona, lub inne czynniki mogły wpływać na to, że nie było w tej grze języka włoskiego. Możemy jedynie oczywiście wszyscy spekulować w tym temacie. Sami Włosi według mnie nie zachowali się jakoś dobrze. Uważam, że w przypadku zeszłorocznej premiery najnowszego Resident Evil to jednak my byliśmy pod względem takim moralnym lepsi. Pokazaliśmy klasę. Mimo że wszyscy nie znali języka angielskiego, to pokazaliśmy, że możemy być dumni z gry. Bo jednak mamy ten XXI wiek, tak? Mamy XXI wiek, no i no dobra, są ludzie, którzy nie znają na świecie języka angielskiego, no ale jesteśmy na świecie, gdzie praktycznie język angielski jest językiem urzędowym i no nie wiem, może z 80% populacji świata zna język angielski na tle komunikatywnym, więc nie rozumiem w tym przypadku bulwersu Włochów, że nie było języka włoskiego. Nie jesteśmy w średniowieczu, żeby ludzie po prostu mieli tą swoją włoszczyznę, tą swoją łacinę całą i w ogóle, no to nie jest średniowiecze, gdzie było 5 języków na krzyż i każdy kraj posługiwał się swoim własnym ojczystym językiem, bo tak. Oczywiście są osoby, które się posługują swoim językiem, ale na tle komunikatywnym, gdzieś w grach, gdzieś jakiś
Może nie Turek, turysta, o, gdzieś jakiś turysta się przewinie, no to wiadomo, zawsze komunikujemy się w języku angielskim, więc... O co, o co to całe wkurzenie, to ja naprawdę nie wiem. Moim zdaniem Włosi za bardzo brutalnie zareagowali na to, że nie ma ich języka w grze. Tak jak już powiedziałem, mamy ten XXI wiek i może nie każdy zna ten angielski, ale znają ten język na tle komunikatywnym, więc... Naprawdę, po co to wszystko? Nie wiem. Z tym was oczywiście, moi kochani widzowie, zostawiam. Dajcie znać w komentarzu oczywiście, co myślicie na temat tego Dying Lighta i całej tej sytuacji z Włochami. Tymczasem ja idę montować film. Trzymajcie się ciepło. Do następnego filmu. Na razie. Siema.